MMA Rocks z wizytą w Rio Grappling Club Wrocław. Ze mną Mateusz Dubiłowicz. Cześć, Kropek. Cześć, witam wszystkich. Swoją ostatnią walkę stoczyłeś w grudniu ubiegłego roku na KSW i mimo, że od tamtej pory miałeś ogłoszone co najmniej dwie inne walki, do tych pojedynków nie doszło. Powiedz, co stanęło na przeszkodzie? Pewnego dnia poszedłem sobie na trening, byłem bardzo przetrenowany. No i uległem wypadkowi, naderwałem więzadło strzałkowe w nodze, no i miałem długą przerwę. No, od tamtej pory wasz klub nawiedziła dosyć spora plaga kontuzji. Ja rozmawiałem o tym w wywiadzie z Krzyśkiem Głaszewskim. Powiedz, jak przebiegała ta kontuzja, jak przebiegało to leczenie i w jakiej formie, w jakiej kondycji zdrowotnej znajdujesz się w tej chwili? No to najpierw zacząłem chodzić na rehabilitację. Miałem 30 dni zabiegowych. No i później przez gdzieś dwa, może, no cały czas w sumie rehabilituję tą nogę. Wzmacniałem ćwiczeniami, pomógł mi Bartek Bibrowicz. No nawiedziła nas plaga kontuzji, Michał Michalski, Ariel i tam paru innych chłopaków też tam, no dopadła ta kontuzja nogi. Wszyscy chyba naderwaliśmy w więzadło. No i teraz właśnie Bartek Bibrowicz z Krzyśkiem Głaszewskim, no zrobili coś w tym celu, żebyśmy nie mieli tych kontuzji, no i zaczęły być coraz lepsze rozgrzewki, rozgrzewamy te nogi, no i chyba będzie dobrze. Teraz moja noga już jest cała i zdrowa, no ale dalej ją wzmacniam, żeby... No nie miałem operacji, no i właśnie, żeby mi po prostu nie strzeliło to więzadło, żebym nie zerwał. Czyli można powiedzieć, że jesteś już zdrowy, na treningi wróciłeś. Jak w chwili obecnej wyglądają twoje treningi, twoje ćwiczenia tutaj w klubie? No teraz staram się trenować jak najwięcej. Dopiero teraz będę planował coś, czekam na propozycję walki. Jest jedna organizacja, możliwe, że się wkrótce odezwą, no to wtedy zacznę się mocniej przygotowywać, a tak to po prostu wszystkie braki, które mam w jiu-jitsu, w boksie, w zapasach, staram się poprawić. Robię dużo siły, no i kondycji. No właśnie, wspominałeś, że robisz dużo siły. Niektóre osoby mogły cię gdzieś we Wrocławiu zobaczyć na tak zwanym street workoucie, czyli tych ćwiczeniach ulicznych. Robisz też dużo tak zwanej kalisteniki, która wydaje mi się, że teraz trochę wraca do łask, jak był taki moment, kiedy było dużo crossfitu i zawodnicy MMA to łączyli, tak teraz jakby do łask wraca to, czym ty się zajmowałeś. Możesz powiedzieć o tym trochę więcej? Co ci te treningi dają i jak to wygląda? Tu na pewno dają taką siłę przydatną na macie, stabilizację i przede wszystkim świetną zabawę. Świeci słońce, zamiast iść z chłopakami na piwo, to sobie szliśmy na drążki się popodciągać, nie mogłem jeszcze biegać, bo miałem kontuzję nogi. No i chodziliśmy sobie, mamy tam na Pilczyca we Wrocławiu taki placyk, no i się bawiliśmy. Wspominałeś też gdzieś tam w naszych rozmowach, że jesteś już zadowolony bardzo ze swoich treningów bokserskich i następną walkę wygrasz przez knockout. Opowiedz może z kim i gdzie ten boks trenujesz, jak to wygląda? No to boks trenuję z moim trenerem Tarielem Zandukeli. Treningi są super, naprawdę najlepszy trener od boksu na świecie. No a co do tego knockoutu, to nie wiem, bardziej żartowałem. No ale zobaczymy, no boks cały czas poprawiam, szlifuję. Tutaj mamy teraz w czwartki Rio Grappling, treningi boksu, właśnie Tariel prowadzi. No i jeszcze u niego, on wynajmuje salę w Maximusie, we Wrocławiu, to jest przy ulicy Kwiskiej. No i tam sobie trenuje na rano, a wieczorem tutaj w czwartki w Rio Grappling. Ostatnim razem, kiedy rozmawialiśmy, ja by zapytałem cię, czy wolisz ring, czy klatkę, ze względu na to, że twoja ostatnia walka była w ringu. Ty powiedziałeś, że wolisz ring, ja tego nie pociągnąłem, a wielu czytelników było tym zdumionych. Ja gdzieś tam doczytałem, że była taka historia z klatką i ze złamanym palcem. Możesz to wyjaśnić, dlaczego wolisz ring od klatki i o co chodziło w tej historii? Nie, to nie był złamany palec, tylko wyrwałem zestawu, ale nie o to chodzi. Po prostu ring kojarzył mi się z Pride'em i z tym KSW. I to było takie moje marzenie, właśnie zawalczyć tam. Zanim jeszcze zacząłem trenować, zobaczyłem, co to jest Pride, oglądałem te walki i się zafascynowałem tym. I po prostu chciałem wejść do tego ringu i zawalczyć. Udało mi się, no mimo przegranej jestem zadowolony. No właśnie, KSW teraz wprowadziło klatkę, ty ostatnią swoją walkę stoczyłeś na KSW, gdzieś tam wiedzieliśmy, że masz kontrakt na dwie walki. Jak wygląda twój obecny kontrakt z KSW, czy organizacja jest jeszcze tobą zainteresowana, no bo ty byłeś tak typowo jako lokalny zawodnik z Wrocławia na tą galę tu we Wrocławiu, jednak włodarze KSW po tej gali powiedzieli, że no tak szybko do Wrocławia już nie wrócą, więc jak teraz wyglądają twoje kontakty z tą organizacją? No na razie brak kontaktu, czekam na ofertę. Wspominałeś, że jest też propozycja, możliwość stoczenia walk na innych galach. Możesz powiedzieć coś więcej na ten temat? Kiedy by to miało być ewentualnie? No na razie szukam po prostu na listopad, może, bo w październik jest za szybko, może na grudzień.
Po prostu trener się już tym zajmuje, bo zawsze to albo ja, albo mi ktoś załatwiał te walki, no a teraz właśnie trener i tutaj wyznaczyliśmy jednego od nas kolegę Krzyśka Latochę, no i on się będzie tym zajmował, to niech on o tym mówi, nie. No właśnie, trochę zmian u was w klubie. Pojawił się trener od przygotowania fizycznego, czyli Bartek, o którym wspomniałeś. Pojawia się ktoś od marketingu. No już ponad rok temu, ale zmieniliście salę, która jest ciągle tutaj remontowana, usprawniana. Jak te zmiany w klubie mają wpływ na twoje treningi, na twój rozwój jako zawodnika? No na pewno lepszy. No, jak nigdy w życiu na worek nie boksowałem, a teraz mam worki, mamy tarcze. Jest super. No naprawdę, no sala jest coraz lepsza. Dalej potwierdzam, że jest higieniczna. No może mamy klucze od salki, jak chcę sobie zrobić trening na rano, bo mi coś wypadło, no to po prostu idę, otwieram i robię ten trening. No tyle. Dobrze, Mateusz, z mojej strony to wszystko. Ostatnim razem pamiętam, że gdy robiłem z tobą wywiad, to nie dziękowałeś sponsorom, bo ich nie miałeś. Zmieniło się coś od tamtej pory? Chcesz komuś podziękować? No, to mój wujek ma serwis skuterowy, to chciałem jemu podziękować, skutery Wrocław. No i w sumie tyle, to jest mój jedyny strategiczny sponsor. No to dziękuję ci za rozmowę i życzę wszystkiego dobrego. Dzięki.